Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Lenin powiedział, że kapitalizm sprzeda sznur komunizmowi, no i komunizm powiesi kapitalistów na tym sznurze. No i teraz zaczyna wyglądać, że tak właśnie jest. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, lotnictwo amerykańskie oraz agencje wywiadowcze zakupiły prawie 60 dronów wyprodukowanych w Chinach do testowania, no i do trenowania. Także no znaleźli ludzie, co się tym interesują, i Ministerstwo Obrony Narodowej zgodziło się na to. No ale część mówi, że to jednak jest zagrożenie dla bezpieczeństwa amerykańskiego. I to specjalne siły zbrojne, komandosi w zasadzie w Ameryce, to wysoko wykwalifikowani, bardzo wysoko wytrenowani komando. Kupiło to te 60 dronów z firmy Dajiang Innovation, czyli to jest DJI. No znana firma, która w zasadzie opanowała biznes tych dronów, samolatających robotów w powietrzu. No każdy rozumie, co to jest dron. Firma jest w Shenzhen. W Shenzhen, no to jest, jeżeli ktoś nie wie, to jest naprzeciwko Hongkongu. Tam w latach 70., kiedy Hongkong produkował zegarki, kalkulatory, komputerki takie małe na cały świat, no to mało kto sobie wtedy zdawał sprawę, że 90% tych rzeczy z Hongkongu, no to w zasadzie przechodziły przez rzekę. No bo Shenzhen to jest tak jak Hongkong, tak jak jest Warszawa i Praga, to tam właśnie jest Hongkong, który był nie chińską republiką. No teraz już jest, no bo Anglicy musieli oddać w 1994 roku, bo cesarz chiński wynajął Hongkong na 100 lat w 1894 roku. No i komuniści przejęli po 100 latach. Dużo tych Chińczyków wyjechało do Ameryki, dużo wyjechało do Anglii, bo mieli obywatelstwo angielskie. No a teraz tam już ten kurek się przykręcił, tam zaaresztowali wielu młodych opozycjonistów. No i Hongkong się zamienia w część komunistycznego systemu. Oni obiecali, że będzie to jeden kraj, dwa systemy, i miało być tam jakoś bardziej złączone w 2045 roku, no ale jest inaczej. Siły amerykańskie, no wojsko i tak dalej. No kiedyś, no to musiało być wszystko robione w Ameryce. No ale no niestety to wszystko jest takie drogie, że kombinują, jakby to przepraszam, jak to by mieć taniej, no te sławetne, legendarne młotki po 1500-2000 dolarów. No i wszyscy ci urzędnicy teraz mówią, że te drony, no to są tanie. No są tanie, dobre i efektywne, i nie ma gdzie innego coś kupić. No a przedstawiciel ten DJI mówi, że tam nie ma żadnych możliwości, żeby cokolwiek ktoś ukradł z informacji. No ale jak się popatrzy na te, nawet głosowanie teraz, te maszyny Dominion, które miały nie być podłączane do komputerów, do internetu, no a były, no zobaczymy, co będzie za 4 lata w tych Stanach przy następnych wyborach prezydenckich. Zobaczymy, jak będą ludzie głosowali. Jeżeli się okaże, że jednak ten wskok taki jakiś był w 2020 roku, no to będzie dowód. To będzie dowód na to, że coś kłamliwego się stało. Jak Biden dojdzie do władzy, no to nie dopuszczą. Zamiotą wszystko pod dywan. No ale 2024 to będą realne wybory. No i ta statystyka jednak udowodni pomiędzy 2016-2024, czy prawdopodobieństwo na to, co mówią komuniści, że się stało. Biden całuje się z Chińczykami. On po prostu będzie teraz jeszcze
jeszcze bardziej otwierał to wszystko. No i Chińczykom to pasuje. Krytycy mówią, że te wszystkie drony no to mogą być użyte do zbierania tych informacji, szczególnie tych wojskowych. No to jest ta paranoja, że to są tą infrastrukturę, te informacje, czy nawet szpiegostwo, zbieranie danych i tak dalej, i tak dalej. No i że one mogą informacje wracać do Chin. Jeden z dwóch z kongresmenów, nawet jeden demokrata, socjalista, się pytał, jak to jest możliwe, żeby amerykański rząd kupował właśnie sprzęt od komunistycznych Chin. No ale to jest właśnie ten sznurek. On ostrzega właśnie to, co wspomniałem, że oni mogą podpatrywać, zbierać i tak dalej, i tak dalej. W zeszłym roku politycy ustanowili, mieli taki ustawę o obronności kraju, która zabrania kupowania dronów z Chin. No ale ogólnie rzecz biorąc zabrania dronów z Chin, no ale była taka furtka, że do celów treningowych pozwalają kupowania. Jeszcze nie tylko, że do celów treningowych pozwalają do kupowania, to również do celów wywiadowczych. Także jest to dosyć dziwaczne. Siły amerykańskie no mają bardzo dużo tych najróżniejszych dronów, nie tylko te malutkie takie do kieszeni kieszonkowe, czy tam kilogram, czy dwa, czy trzy kilogramy, no ale mają też kilkuset kilogramowe, czy nawet parotonowe. Te niektóre, które latają, to one mogą latać po 3-4 dni, przebywać w powietrzu i mają strasznie duże zasięgi. To jest jakiś taki malutki, to jest Mavic 2, no to jest taki, no nie tyle amatorski, no amatorski można powiedzieć, ale tylko bardziej wyposażony. Używali oni już sporo tych dronów kupowanych w sklepach, można powiedzieć prawie że, no ale to jest coś podobnego, też podobnego, co było z komputerami. Te wszystkie IBM robiło te wielkie ramy, potężne komputery wielkości pokoi, no a później te PC, czyli te personal computer, zaczęły wchodzić, no i one przebiły te wszystkie IBM. No ciekawe jest to, że w Ameryce jednak no mało co się opłaca, gdziekolwiek co się opłaca produkować poza Chinami, jak się popatrzy na gotówkę samą w sobie, no ale jakieś jednak pozycja kwestia obronności kraju, no to jest spora. Nikt tam nie mówi, w jakich operacjach to wszystko będzie się odbywało, no ale są to operacje wywiadowcze. No i ci prawnicy mówią, jak to jest możliwe, żeby lotnictwo kupowało te drony wbrew ustawie kongresowej. Inne te Mavic 2, to one już były używane, szczególnie tam gdzieś na Bliskim Wschodzie, no to one zawsze są, te małe, to są zawsze używane te chińskie. Politycy się ciągle właśnie zastanawiają, jak to możliwe, żeby wojsko, lotnictwo nie słuchało, co ma powiedziane. No a oni mówią, że coś muszą mieć, do działania i bez tego by nie mieli. Czy one mogą być przeniesione? No, możliwe. Wszystko w sumie jest możliwe. Jeden z tych komandorów w lotnictwie powiedział, że oni prześwietlili to wszystko od sprawy
szpiegostwa tego komputerowego, internetowego i tak dalej. No i mówi, że nie ma takiej możliwości. Mówi, że nigdy nie podłączają do żadnych komputerów, nie podłączają do żadnych sieci komputerowych. Powiedział też, że w sytuacjach krytycznych będą zaklejali kamery, żeby nie było widać. No jest to dziwaczne. Chińczycy oficjalnie też sprzedawcy w Ameryce z tej kompanii DJI, no właśnie mówią, że wszystko jest tak zrobione, żeby było bezpieczeństwo użytkownika, niezależnie kto jest użytkownikiem. W październiku właśnie ta przedstawicielstwo kompanii w Ameryce wysłało list informujący, że to jest bezpieczeństwo narodowe jest na najważniejsze dla tych producentów tych dronów i że teraz Ameryka to w zasadzie stara się rozwalić ekonomicznie tą kompanię, że to są tylko powody ekonomiczne, a nie prawdziwe. No, czy jest tam coś ukrytego? Można się zastanowić, no teraz to już wszystko trzeba podejrzewać, mogą być jakieś tam ukryte, dopóki nie porozkładają tego na części, no to nikt się nie dowie. No, jest nadzieja, że lotnictwo kupiło te drony gdzieś tam z normalnego sklepu i nikt nie wiedział, że mieliby kupować i nikt nie dał jakiejś specjalnej linii 60 specjalnie zaprogramowanych czy ukrytych dronów. No ale tak jest, tak. Chiny to przejęły, produkują to na cały świat, produkują to, no już nawet nie tanio, no bo to są już spore pieniądze. Ciągle chyba w Ameryce nie byliby tego w stanie zrobić. No niektóre siły amerykańskie lądowe czy powietrzne, no to używały jakieś tam inne europejskie, no ale zawsze te Chińczyki wygrywają, no bo niestety forsa to jest forsa. Także komputery przy głosowaniu były zaprogramowane, drony wojskowe do szpiegostwa mogą być zaprogramowane, no sznur jest sprzedawany czy kupowany. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Dziękuję. Serdecznie zapraszam. To jest szałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia? Jeżeli głosowałeś na Republikanów, dziękuję bardzo. Jeżeli wybrałeś Trumpa, no to dziękuję bardzo. No, sytuacja jest jaka jest, każdy widzi, walka jest ciężka, no wszyscy się boją kwestionować to, no ale oliwa sprawiedliwa wypłynie z 2024 roku. Jeżeli faktycznie były takie przekręty, no to ilość głosów w 2024 będzie prawdopodobnie mniej więcej taka sama jak w 2016. No i to będzie udowodnienie. Jest nadzieja, że Kongres się zajmie tymi maszynami, że to wszystko zostanie zreformowane, ustawione i poprawione. No już więcej oszukaństwa nie będzie. Można się dać nabrać raz, no ale dwa razy to już trzeba być niepoważnym, żeby dać się nabrać. Zdrowia!